Władysław Gomułka i Józef Cyrankiewicz to postaci tak odmienne, że ich współpraca wydawałaby się wręcz niemożliwa. A tymczasem rządzili Polską wspólnie przez kilkanaście lat. Jak to się stało? Półgłoska Polska, Radia Wolna Europa. Politycznej symbiozie przypominającej związek małżeński. Gomułka to mąż kochający pracę, a Cyrankiewicz żona uwielbiająca chodzić na wernisarze. Gomułka miłośnik lektury rocznika statystycznego, Cyrankiewicz kochający poezję. Te skojarzenia ze stereotypami, które wówczas rządziły. Polskim podziałem na płci chyba dość wiernie oddają ich wzajemne stosunki. Z pewnością różniło ich pochodzenie i wykształcenie. Cyrankiewicz to przedwojenna polska krakowska inteligencja, to student i absolwent uniwersytetu Jagiellońskiego wydziału prawa. Gomułka natomiast odpowiadał takim powszechnym, e, powszechnym dowcipom, niemalże o tym, że władze w PRL-u Stanowią i sprawują ludzie, którzy przed wojną pasali krowy. Rzeczywiście Gomułka pochodził z Krosna, odebrał tylko kilka lat podstawowego wykształcenia i rzeczywiście pasał krowy. Ale nie należy go tutaj lekceważyć, dlatego że to, że on tylko kilka klas skończył, nie wynikało z tego, że był nieinteligentny. Wynikało z tego, że po prostu rodzinę na więcej nie, nie było stać. Co najważniejsze, e, Gomułka to komunista, a Cyrankiewicz to socjalista. Przed wojną to były różne ugrupowania, choć oba zaliczające się do lewicy, to jednak bardzo mocno ze sobą konkurujące. Komuniści wręcz ukuli takie pojęcie socjalfaszyzmu, które miało określać część działaczy socjalistycznych, prawicowych, prawicy socjalistycznej, która rzekomo próbowała przejąć wśród robotników władzę. Cyrankiewicz i Gomułka to tak różne postaci, że gdyby nie Tajfun II wojny światowej, to być może ich drogi polityczne nigdy by się nie przecięły. Zaczynają współpracę, a być może na początkowo konkurencję od razu po wojnie. Dla Gomułki to chyba najszczęśliwszy okres w jego życiu. Razem z polskimi komunistami przejmuje władzę, to przed wojną chyba wydawało się dla nich zupełnie nierealne. Przecież to zaledwie garstka Ludzi, po wojnie też garstka ludzi, ale jednak już ze wsparciem Stalina, dzięki czemu mogli tą Polskę zmieniać według własnych wyobrażeń. A cóż wspanialszego dla polityka. Cyrankiewicz natomiast znajduje się w takiej dziwnej, w, dziwnej, w dziwnym miejscu swojego życiorysu, bo on, żeby. Nadal działać w powojennej polityce musi w jakimś stopniu pójść na układ z komunistami. Dlatego Cyrankiewicz zawiązuje po wojnie Polską Partię Socjalistyczną, która jest to, to już jest zupełnie inna partia niż ta przedwojenna. Do tej powojennej zwanej koncesjonowaną lubelską nie wstępuje, nie wstępuje cała masa przedwojennych znanych działaczy, nie wstępuje m.in. Kazimierz Purzak. Dla tego związku Cyrankiewicz-Gomułka charakterystyczne są właściwie dwa okresy. Pierwszy 45-56, kiedy oni zagarniają władzę nad Polską, a nawet trochę rywalizują między sobą o tą władzę i ją też tracą. A potem okres 56-70, kiedy już niepodzielnie rządzą Polską Ludową. W tym pierwszym okresie 45-47 Cyrankiewicz może liczyć jeszcze na to, że w jakim stopniu będzie niezależnym politykiem. Wtedy jeszcze przecież wicepremierem jest wywodzący się z opozycji Stanisław Mikołajczyk. Ale kiedy później komuniści fałszują wybory, kiedy fałszują referendum, no to widać, że już nie ma miejsca na żadną politykę, a Cyrankiewicz nadal w nią brnie. Bo chyba on jest takim zwierzęciem politycznym, człowiekiem, który ponad wszystko chciał mieć udział we władzy po wojnie. Rok 1948 to jeden z najważniejszych we, w stosunkach wzajemnych między Gomułką a Cerankiewiczem. Oni wówczas negocjują umowę zjednoczeniową polskiej partii robotniczej i polskiej partii socjalistycznej. Te negocjacje trwają cały rok, więc zwieńczeniem tego jest powstanie w grudniu 1948 roku polskiej zjednoczonej partii robotniczej. Tak naprawdę wówczas PPS zostaje pożarta przez PPR, jak niektórzy mówili. W trakcie tych negocjacji, w trakcie przygotowań do zjazdu zjednoczeniowego z PPS-u usunięto wielu tysięcy. Wręcz działaczy, którzy nie pasowali do tej nowej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która potem przez najbliższe kilkadziesiąt lat miała rządzić Polską. Cyrankiewicz żartował, że w tym 1948 roku zaręczał się z inną kobietą, a potem ślub wziął z inną. To wynikało z tego, że przez ten 1948 rok Cyrankiewicz umowę zjednoczeniową. Negocjował z Władysławem Gomułką, ale w tym czasie Gomułkę odsunięto od władzy, i na jego miejsce przewódcą komunistów został, został Bolesław Bierut. I to ta para, Cyrankiewicz i Bierut, rządziła przez najbliższe lata Polską, a Gomułka był coraz bardziej odsuwany na bok, aż wreszcie na kilka lat trafił do więzienia. Kolejna bardzo ważna scena w ich wspólnym pożyciu. Potoczyła się w 1956 roku. Polacy zapamiętali 1956 rok w życiorysie Cyrankiewicza jako taki jeden z najgorszych, dlatego że on powiedział wówczas w Poznaniu zagroził robotnikom odcinaniem ręki za to, że sprzeciwili się władzy. Tymczasem Cyrankiewicz odegrał bardzo istotną rolę w 1956 roku w powrocie do władzy Władysława Gomułki. Gomułkę już wypuszczono z więzienia. Już po śmierci Stalina w marcu 1953 roku komuniści, najpierw w Związku Radzieckim, a potem w Polsce, zaczęli dostrzegać, że czas na, na pewne zmiany. W Polsce tych zmian bardzo długo nie dostrzegał Bolesław Bierut, ale kiedy on zmarł w marcu 1956 roku. No to tama, tama się przelała. Na jego miejsce na czele partii powołano Edwarda Ochaba. Przy czym zdawano sobie chyba sprawę, że to jest trochę zbyt nijaki, zbyt nijaki towarzysz partyjny, żeby on mógł długo sprawować swoją władzę. Tymczasem Władysław Gomułka, uwolniony z więzienia, przyjmował coraz więcej byłych czy też aktualnych współtowarzyszy partyjnych. Oni przyjeżdżali na początku do niego, do sanatorium w Ciechocinku, w którym on się znalazł po uwolnieniu z więzienia czy też uwolnieniu z internowania. Powstały dwie frakcje w PZP: żenatolinczyków i puławian, którzy wspólnie jakby ścierali się o przejęcie władzy, ale gdzieś w tle działali też PPS-owcy, socjaliści. Oni co prawda nie tworzyli jakiejś głośnej grupy, ale wciąż. Mieli swoje wpływy w PZPR-ze. W 1956 roku nastąpiło też takie symboliczne przywrócenie przyjaźni pomiędzy Gomułką a Cyrankiewiczem. Cyrankiewicz pojechał do Gomułki, jak mi to opowiadał taki stary działacz partyjny Artur Starewicz, na Warszawską Pragę. I tam już na ulicy, oni idąc naprzeciwko siebie, rozpostarli szeroko ramiona i w te ramiona wpadli sobie, przywracając właśnie tą, tą dawną przyjaźń. Co wcale nie było oczywiste, bo w końcu ten Cyrankiewicz potępiał w latach stalinizmu Gomułkę, tak jak i inni towarzysze partyjni. Kiedy w 1956 roku Edward Ochab odlatywał na obrady komunistycznej partii Chin... Na warszawskim lotnisku Okęcie żegnał go zgodnie z protokołem dyplomatycznym Józef Cyrankiewicz, i wówczas potoczył się bardzo istotny dialog. Cyrankiewicz powiedział, że wypadałoby dać jakieś stanowisko Gomułce. Na co OHAB trochę lekceważąco powiedział, to zaproponuj mu wiceministra pracy. Cyrankiewicz żachnął się, że to zupełnie niepoważne Gomułka nie przyjmie takiego niskiego stanowiska. Ochab stwierdził, no dobrze, to zaproponuj mu coś zgodnie z własnymi kompetencjami. I wówczas chyba Cyrankiewicz uknął pewien makiaweliczny plan. Kiedy spotkał się z Gomułką, powiedział mu, zostań premierem. Taka propozycja rzeczywiście mieściła się w obrębie kompetencji Cyrankiewicza, no bo przecież sam był premierem. A przy tym pewnie Cyrankiewicz zdawał sobie sprawę, że to za mało dla Gomułki, że Gomułka mierzy w najważniejsze stanowisko w Polsce, czyli sekretarza partii, ale że jednocześnie Cyrankiewicz tą propozycją sam zapewnia sobie stanowisko premiera na wiele, wiele lat. W październiku 1956 roku Władysław Gomułka znowu stanął na czele. Partii, co oznaczało, że stanął też na czele Polski. I rządził tą Polską Ludową przez najbliższe 14 lat. W dużym stopniu dzięki współpracy Józefa Cyrankiewicza jako premiera. Ale to już zasługuje na osobną opowieść.